witamy w audycji Gościa Radia 5, a dzisiaj gościem Radia 5 jest Edyta Kimera, rzecznik prasowy suwalskiej policji. Dzień dobry, witam panią serdecznie. Dzień dobry państwu. Pierwsza suwalska debata na temat bezpieczeństwa odbędzie się już za tydzień w środę w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i dzisiaj postaramy się przybliżyć ten temat naszym słuchaczom. Suwałki to bezpieczne miasto czy niebezpieczne, jak wynika ze statystyk, jak wynika z odniesień do innych tego typu miast w regionie? Jeżeli chodzi o bezpieczeństwo na terenie miasta i powiatu suwalskiego, trzeba powiedzieć, że ten teren, który obejmuje Komenda Miejska Policji w Suwałkach, jest terenem bezpiecznym. Jest u nas bezpiecznie, niemniej jednak uważamy, iż nigdy nie dość rozmawiać o tym, aby było jeszcze bezpiecznie. A czy dość policjantów patroluje nasze miasto? Jeżeli chodzi o ilość policjantów, to jest ona taka, jaką posiadamy, jaką jesteśmy w stanie tutaj w naszej komendzie wygenerować do tych służb patrolowych, zewnętrznych, zarówno jeżeli chodzi o służby tutaj prewencyjne, jak tak samo tutaj o ruch drogowy. Także staramy się, aby tych policjantów było jak najwięcej w tych godzinach, kiedy z naszych tutaj danych wynika, że to zagrożenie przestępczością, gdzie tych zdarzeń jest więcej, a mam tutaj na myśli oczywiście godziny popołudniowe i godziny nocne, wtedy tych naszych patroli jest policyjnych więcej i myślę, że one są widoczne. Niemniej jednak co miesięcznie analizujemy, sprawdzamy i staramy się dostosować właśnie tutaj tą ilość policjantów do tych godzin, jak również miejsc, których może być niebezpiecznie. Debata, czyli dialog. Kogo zapraszacie na debatę? Na tą debatę zapraszamy wszystkich. Zaprosiliśmy tutaj przedstawicieli organizacji rządowych, samorządowych, a przede wszystkim wszystkich tych, którym bezpieczeństwo leży na sercu i od których to bezpieczeństwo zależy. Czyli ja i pani Basia z osiedla drugiego też jesteśmy mile widziani. Jak najbardziej. Jak najbardziej. Tutaj będzie oczywiście obecny podlaski komendant wojewódzki policji, komendant miejski policji w Suwałkach, ale również na przykład dyrektor podlaskiego zarządu dróg wojewódzkich, podlaski wojewódzki inspektor transportu drogowego, więc ITD, które również bierze udział w tym naszym bezpieczeństwie, szczególnie tutaj, jeżeli chodzi o te bezpieczeństwo na naszych drogach. Mamy komendanta straży pożarnej, jak również wszystkich innych służb, które na naszym terenie są. Władze samorządowe, jak już powiedziałam, zarówno miejskie, jak i powiatowe. Mamy przedstawicieli sądów, prokuratury, spółdzielni mieszkaniowych, szkół i oprócz tych wszystkich instytucji również zapraszamy tam do debatę wszystkich mieszkańców miasta, jak również powiatu suwalskiego. Czyli taka na żywo księga skarg i wniosków, tak? Rozumiem. No można to w takim uproszczeniu powiedzieć, natomiast nasza debata odbywa się pod hasłem Razem dbamy o bezpieczeństwo. Taki temat tej pierwszej debaty na naszym terenie przyjęliśmy.